absolutely crazy about it! Devil May Cry. In high definition. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Devil May Cry 2 Remastered. Rozpoczynamy misję trzecią. Klucz do kolejnej podróży zaczyna się i kończy w śmierci. Enigmatyczne. Zobaczmy, z czym przyjdzie nam walczyć. No, poza tym, że pewnie z jakimiś demonami. Okej, nie mogę tego zniszczyć, nie wiedzieć czemu. Ej, to nie jest... To nie jest to miasto, które w DMC Devil May Cry uwalniamy spod wpływów Mundusa? No, król jest przynajmniej taki sam. Widzę... Kozica się troszeczkę zbuffowała. Się na damage'a nie robię, no XD. No kurde no! Chodź tu, gnoju jeden. No, może czy ja mogę w normalny sposób jakoś tego unikać? Aha, i to jest... Serio? To jest koniec? Myślałem, że jeszcze będę musiał tych mniejszych rozwalić, ale najwidoczniej nie. I nie zapisało mi ulepszenia rebeliona. Świetnie. O, dobra, na szczęście... Na szczęście nic straconego, bo zaraz obok mamy... do... upgrade'owania posążek. Dobra. Okej, to było... Intrygujące ten bieg po ścianie. No, przejdziesz przez te drzwi w końcu, czy nie? Czy to nie te drzwi, czekaj. Nie, bo to nie było tędy. No nie. A Boże, to było tu. O, troszkę życia po lewej stronie. Czarny gorylu. Oran Guerrera. Co? To jest orangutan czy jak? Kurde, ale w niego strzelaj. Przemiana i lecimy. Oj, 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 oj. Ugryzie mnie? Aha, nie. Po prostu wziął sobie mnie, pościskał sobie mnie i tyle. Spoko. No. Tu i unik chciałem zrobić. Oczywiście, jak ostatni debil, zapomniałem, że muszę wcisnąć po prostu B. Miałem tak zrobić unik przed jednym ciosem łapą, żeby wbić się w drugi cios łapą.
Super, a mogę zacząć bić, nie wiem, na przykład to? Zde? Dawaj, raz, dwa, trzy... Ale nie to! Bij tego! O! Dobra, udało się przynajmniej na końcówce przemiany go rozwalić. Klucz. Klucz, który odblokowuje wielką kratę blokującą przejście pomiędzy stacją i portem. Dobra, wyłączmy lepiej tę przemianę. Trochę życia też odzyskam. Może nawet pełne, jak w każdym kącie jest taki, może nie fragment, ale to jest taka bardziej mała taka zielona kula. Coś tu było. Kurde, co to było? Coś tak błysnęło na czerwono. No klub. Dobra, która to brama była tutaj zamknięta? Chyba ta? Nie. Z tym nic nie zrobię. Tu jest troszkę życia i już mam go full. Także nie powiem miło. Tędy przyszedłem. No i zostaje mi jeszcze ta strona. Ale tu oczywiście też są drzwi zamknięte. Może to. Ale nie. To co, mam się też cofnąć, czy jak? Nie wiem, chyba. Nie, poważnie, co ja mam teraz zrobić, no? Jakaś wielka... No ale to jest tylko wielka brama, ale tu nie ma niczego, gdzie mogę ten klucz wsadzić. Więc ja niczego nie mogę przeczytać, no ale no... Nie wiem, no tutaj to gdzieś musi być, nie? Tu gdzieś? Halo? Ja pierdzielę, no co jest? Nie, czy to się nie chowa na górze? No jedyna opcja to się po prostu cofnąć, no ale... Po co? Że tu nie mam niczego na... Gdzie mogę ten klucz wsadzić? A dobra, ja nie. Spoko. Jednak jest. Użyto klucza. I koniec misji, świetny.
Zapisz, zapisz. Od razu na kolejnym. Następna misja. Misja czwarta. Ma wiele ramion, ale tylko jedno serce. Czeka aż łowca... Nie, czeka na łowcę w głębi wód. Rebelion kosztuje mnie 10 tysięcy, więc nic z tym nie zrobię. Gwiazdę raczej nie będę kupował, bo nie, nie chcę tego wykorzystywać, ale taką niebieską orbkę bym sobie wziął. Tylko chyba poczekam jeszcze, aż mi trochę ubyje życia. Jak mi ubyje życia, to wtedy będę mógł sobie za 3000 nie dość, że powiększyć pasek, to się jeszcze wyleczyć do pełna. No, przynajmniej mam nadzieję, że to będzie do pełna szło. A raczej tak. Zobaczmy. Czy tu się coś chowa? Kurde, myślałem, że to rzemło będzie trochę większe. Miał większy zasięg. Coś tak będą spawnić w nieskończoność? O, proszę, czerwona orby, to proszę. Takowych nigdy mało. O, proszę, proszę. Cała? Cała! Nice! Jeszcze bardziej zwiększone zdrowie. Tylko, że tym razem za darmo. Teraz spróbuję po prostu iść dalej. To wygląda teraz tak, jakby oni się po prostu spawnili bez końca. A to mogę pewnie zniszczyć, co nie? Może ten durny celownik? Że... Ja mam coś rozwalić na górze, żeby on przestaje zeskakiwać, czy jak? Nie, no nie da mi. Przecież jeden żyje, to ja nie mogę po prostu rozwalić tego przejścia. O, wreszcie. Ile można, naprawdę. Ale prawie 4000, no to... Powiedzmy, że Worf. Tam... Leczenie. Na dole dużo czerwonych orbów, tam też dużo czerwonych orbów. To jest pewnie ukryte... Albo to jest ukryte przejście, albo to jest przejście, które muszę jeszcze odblokować. Co jest dalej? O, to jest ten... Kryształ znowu, który daje mi dużo orbów. Dobra, już się wyczerpał. Mówi się trudno. Ale zawsze dało mi chyba jakieś, nie wiem, 1500? Jeśli dobrze widziałem. 1000 na pewno dostałem za ten kryształ. Mamy coś nowego, widzę. Co to jest?
Aha, okej. A, oczywiście, że ma timing. Dobra, zobaczmy, co się kryje tutaj. To też dobre pytanie, gdzie ja muszę w sumie iść najpierw. To jest ten drobny problem niestety, że ja nie mam pojęcia, gdzie mam iść. Przez to mogę iść albo w stronę dobrą, albo teraz na przykład w stronę poboczną. Albo się potem finalnie okaże, że muszę iść i tak najpierw tu, potem tam. To wiem, może zdobędę coś, co mi na demonicznej przemianie będzie umożliwiało, nie wiem, spowalnianie czasu. Fajnie, że backflipem pokonuje większy dystans niż zwykły. No hej, czy ja właśnie wykrakałem? Dobra, i co my zgarnęliśmy? Szybkie serce. Magiczny kamień z sercem biegnącej demonicznej bestii. Albo pędzącej. O, proszę, pierwsza złota kula. Nie pierwsza? Nie, druga. Druga już kula znaleziona przeze mnie w grze. No dobra. Tutaj tak patrzę, ale... To się nic nie dodał, co nam? Nie, na razie bez zmian. I przez dłuższy czas raczej tak to zostanie. Dobra, ale zobaczmy, o co Kaman z tym. I czekaj, czy to się w sumie dodało jako osobne? Nie, to zamiast tego Arial Heart, zamiast tego powietrznego serca się dodało. Ale tak, chyba chodzi o to... No prawie zgadłem, w sensie ja zakładałem, żebym mógł spowolnić czas, ale bym nie wiedział o spowolnienie czasu, tylko o po prostu prędkość, jaką daje mi ta przemiana. Będę po prostu zadupcał niczym struś pędzi wiatr. Czyli hop, odpalamy. Tak, 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 ja wiem dobrze, gdzie to jest. No i pędzimy. Na skrzydłach wiatru. Co? Jak to nie? Przecież miałem idealnie. Ja tego serio nie mogę z dystansu odpalić, nie? To jest po prostu bullshit. Dobra, po co ta kamera się znowu aktywuje? Przecież ja dobrze wiem, gdzie mam biec. No, teraz się widzę. Udało. Szkoda, że tylko dopiero za drugim razem, no ale... Unlucky. Dwa przejścia na górę. A, okej, na górę tylko orby. Czyli mam jedno przejście. Co, kolejna? Walkę z jakimś bosikiem? Jokat Gulm. Być może. Ej, ja coś piję w ogóle? Halo! Co mam tutaj zrobić? Strzelam do niej i się nic nie dzieje. Co mam te macki zniszczyć, czy jak? Chyba nie, bo dość widzę, szybko odrastają.
Chyba że macki robią za taką osłonę. Da, niszczę macki i wskakuję do środka. Polamy przemianę oczywiście, żeby bić więcej, ale nie w macki, tylko w nią. Jakie będę dostałem z tego obrażenia? Dawaj, dawaj. Niestety przemiana mi się skończyła. Szkoda. No, ale już jest po niej. Tylko teraz pytanie, czy to jest jednorazowa walka, czy to będzie... Czy to jest teraz jednorazowa walka z bossem? Czy może się okaże, że to jest... i któraś z iluś walk. O, pięknie. Shotgun zdobyty. O, i motorek. Będę musiał prowadzić, czy to tylko cutscenka? Tylko cutscenka. No, 22 minuty. Myślę, możemy się jeszcze jedną misją zająć. I proszę, akurat 10 tysięcy mam, świetnie. W razie W wolę sobie zapisać. Dobra, kolejna misja. Misja piąta. Zaraz dalej na północ idziemy. Blisko twych oczu, ale daleko od umysłu, łowca musi nauczyć się cenić opcje. Takie plus minus to tłumaczenie. Okej, 20 tysięcy na trzeci level Rebelliona. Jestem zdania, że pistolety warto chyba... O, proszę, i shotgun teraz osobno skakuje, czyli dobrze sądziłem. Pistolety myślę warto na sam koniec dopiero ulepszać, no bo głównie walczymy mieczem. Pistolety mają być tylko takim urozmaiceniem do całości. Dobra, nic tu nie poczytamy, ale czekaj, czy ja teraz muszę... Guns... Ja muszę tak to będę zmieniał. Teraz szkoda. Dobra, no na razie spróbujmy z tym. O, ty. Chyba, że mogę tego szybko zmieniać. Bo się okazało w jedynce, że jak wcisnę gałkę, no to mogę się zmieniać między broniami. Boże, skąd skakać jak bałwan? Dobra, jeden padł. Może ten przeciwnik umie robić coś więcej niż tylko skakać jak jakiś cymbał? Ty kto? Poza tym, żeby nie jakiś przeciwnik. Nie mogę chyba jednak szybko zmieniać broni. Szkoda, że dopiero... W sumie zobaczymy w sumie, czy dopiero, bo jak na razie to nie mam pojęcia, czy to w trójce już na to wpadli, żeby umożliwić szybką zmianę broni, czy dopiero w czwórce o tym pomyśleli. Dawać. No ty gnoju!
Chyba on jest fajny przez taką ma siłę przebicia tak naprawdę. W sensie... To obalenie jakie... Że to głównie przez to, że może obalić przeciwnika. Z celnością już gorzej. Ale ta siła powalająca jest z nim dobra. Niestety sam fakt tego, jak wolna jest ta broń, no to... To już insza inszość. Dobra, coś tam się kryje? Mam nadzieję, że tak. Bo bez sensu nie chciałbym tutaj iść. Znaczy, no dobra, no zawsze jakieś czerwone kule zgarnę, no ale... Czy tam właśnie może czerwone orby? Bo dziwnie mi to nazywać kulami. To jest sposób do upgrade'ów, no ale... Upgrade'y poczyniłem na początku misji. Raczej nie będzie chyba żadnych sekretnych misji, chociaż kto wie, może będę mógł tutaj wejść. Nie. To jest trochę śmieszne, bo oni raz dają, widzę, opcję tego wchodzenia automatycznie, a raz muszę sam to jakby zatwierdzić. Dobra, mówię, że nie chcę ulepszać, a mimochodem w to jeszcze wchodzę, na XD. Dobra, nieważne. Lećmy do metra, czy... No, na pewno do metra, no chyba że na jakiś podziemny parking trafimy, no, ale ja bym strzelał, że to jest metro. Albo i nie, to jest po prostu szybkie przejście na drugą stronę. Dobra, z czym przyjdzie mi się tu zmierzyć? O nie, serio? No dobra, no trochę się tego spodziewałem, no ale liczyłem, że tego jednak tak nie rozwiążę. Jezu, ile tu ma pasków życia? Wy to widzicie? 4 paski życia! Co, nie żyje? Jeszcze żyje. Długo to nie potrwa, jak dalej będzie mi tak muciło. What? Co jest? Co za jakaś mocniejsza wersja? Ej, wcisnę normalnie przemianę w tego i odpaliłem jakąś mocniejszą wersję. Może, chyba że oba bambery wcisnąłem przez przypadek jednocześnie, ale... Nie wiem, czy miałoby to dać taki efekt. Okej, okay, tutaj nie pójdę. Tutaj... Okej, okay, po prostu musiałem przeskoczyć. Spoko. Ja chyba sobie żartujesz. What? Zainfekowany czołg! Że co? Oj, to jeszcze widzę ma kumpla. To jest żart chyba z tymi czołgami. Przecież to się kupy nie trzyma. Jaki jest sens takiego przeciwnika? Zobaczcie, gąbka na pociski. Gąbka na ataki. Nie mam bladego pojęcia, jak ja odpaliłem ten taki atak, który zrobiłem z tą przemianą. Tak się stałem jakby taką mocniejszą wersją, tą taką jak wersją Spardy, powiedzmy, nie? Bo Dante nie wyglądał jak on na tej przemianie, tylko właśnie trochę jak bardziej jak Sparda.
I jeszcze dodatkowo wziąłem i odpaliłem sobie taki ostrzał jakby dookoła siebie. O, biała kula. Kryształ z skondensowanymi demonicznymi łzami. Regeneruje twoją magiczną moc. Okej, czyli szybciej regeneruje moją przemianę. Kiedy mam takie orby, nawet miło. Coś ukryte może? O, powiedzmy. Zobaczmy, jak, co będzie szybsze. Nie no, normalnie, zwykłe ciosy idą szybciej. To jest jakieś porąbane normalnie. Po prostu... Kto wpadł na pomysł, żeby zrobić przeciwnika, który jest po prostu gąbką na ataki? I żeby to jeszcze był czołg. To nie ma sensu. Patrzcie, ja go muszę mucić normalnie, żeby sobie nabijać. W ogóle drugi, trzeci raz. O proszę, showtime. Ranga nabita nie tak naprawdę zabawienie się kombosami, tylko mucenie typa po prostu, bez przerwy. Co to jest nabijanie rangi? Ja już wolę rangę, nabijanie rangi, która wymaga ode mnie dobrego używania kombinacji, a nie takie coś. Widzę fragment niebieskiej kuli chyba. Czyli nie tędy miałem iść. Zbierz 4, aby powiększyć sobie pasek życia. Tylko pytanie moje teraz brzmi, gdzie w takim razie mam się udać? Bo jakby w tą stronę skierowała mnie gra. W sensie ogólnie w to miejsce. Tylko gdzie mam iść teraz konkretnie? Na górze był sekret, powiedzmy. Co, mam gdzieś tutaj przejść, wejść, iść dalej, na bok, tu? No nie. Aha, po prostu miałem iść kawałek dalej, spoko. Serio, śmigłowiec? Jaki jest sens czegoś takiego? To jest... Infested Chopper. Kolejny przeciwnik. Nice. Dobra, na niego może sobie zmienię... żadne file. Zmienię sobie... Gnaty nie na shotguna, tylko na... Ebony i Ivory. Bo fakt, może bijemy... troszkę mniejsze obrażenia tymi pistoletami, ale przynajmniej bijemy je o wiele szybciej. Palce na przemiany, bo nie widzę innej opcji na rozwalenie tego przeciwnika. Ja do niego podskoczyć nie mogę, żeby go nawalać normalnie, po prostu muszę do niego ładować pistoletami. Super, widzę, to jedna się nie udało niestety zniszczyć. Wow, to jest chyba najnudniejsza walka ever. No i panu dziękujemy. Dobra, na szczęście nie ma kolejnego. Nie wiem, ile orbów bym za niego dostał, nie? Bo nawet nie wiem, czy on zniknął po prostu, odleciał, czy go rozwaliłem i orby spadły w takim miejscu, że nie da się ich odzyskać. Dlaczego to jest niewidzialna ściana, skoro ewidentnie dałoby radę po prostu po tym przejść? Aha, to już wiem. Okej, aha, super, nawet nie miałem walczyć z tym helikopterem. Czyli zmarnowałem czas. Świetnie. Dobra, tyle do góry. Jak trzeba, to pak flipami. No, doskocz. Dobra, w górę. Ja nie wiem, czy to jest ogień, czy to jest jakaś demoniczna energia, ale nie wiem, czy chcę to sprawdzać.
No raczej nie w ten sposób. Brawo ja, naprawdę, brawo ja. Ale w sumie to nic mi się nie dzieje, no to co jest? No chłopie, co ty robisz? Tu, do góry i dalej. Nie skażesz jakiś bęcwał. Chłopie, coś ty nie pawił właśnie. Dante, coś ty nie pawił, powiedz mi to. Bo ja to widziałem, ale nie mogę uwierzyć. Ja mam to rozwalić teraz ten śmigłowiec czy jak? Nie rozumiem. No nie. A nie, dobra, tu jest przejście. No nie, no, finalnie chyba muszę go rozwalić, nie? Czy nie? Nie no, zobaczmy, co się stanie, jak na ten wejdę. To lądowisko. Nie. Nie wiem, co właśnie zrobił. Nie wiem, czy mój mózg ogarnąłby fizykę, jaka właśnie się rządziła dookoła jego całego ciała. Nawet nie walczę z tym śmigłowcem, nie? Po prostu biegnę do przodu. Oj, co teraz? Co? Ołów ci w mordę. Kurde. No czemu nie wskoczysz? Lecimy. Nie miałem prawa wylądować na tym dachu, ale okej. Jeszcze wyżej, spoko. Nie wiem, czy nie byłoby mi łatwiej po prostu polecieć. Kurde. Zajebiście. No Jesus, mać! Jak ja chcę tutaj skakać wyżej, to chyba po prostu muszę cały czas po prostu trzymać tego. Trzymać skok, bo inaczej on robi tylko taki lekki podskok w górę. Aha, i teraz to jest boss. Intrygujące. Nie no, ładuję sobie przemianę i lecimy, nie? Już to ładowanie trochę zajmuje. Wolę zostawić przemianę na te rakietki. O, albo sobie mogę po prostu tak ominąć. To jest opcja. Zbijmy ten jeden pasek i potem odpalam przemianę i spróbuję go dokończyć. I lecimy. O, super! Nagle jest jakiś mega odporny. Zajebiście. Trochę szkoda, liczyłem, że uda mi się go rozwalić. Nie, jakby atakować go w taki sposób nie ma sensu normalnie. Albo strzelasz, albo w ogóle nie. Albo nie zadajesz obrażeń.
Chyba, że jakby nie mam gondy mi rakiet, te rakiety mam na niego naprowadzić, no ale no... Nie wiem. No, ma to jakiś sens, no ale... One ciągle za mną latają, no to... Zde? Nie wiem, jak ja bym miał je naprowadzić na ten śmigłowiec. Jak można było wpaść na takiego bossa? Nice. Nawet tak nie mogę mu nic zrobić. Dobra, spróbuję się przerzucić na chwilę. Nie file, tylko equip guns. Spróbuję się na shotguna przerzucić. Nie save'ujemy teraz, save'ujemy później. No, bije go trochę mocniej. Tylko nie znam to faktu, że robi to niesamowicie wolno. Au. No wreszcie. Dobra, powiedzmy, że to jakoś wyszło. 6500, nawet miło. No dobra, i z takim stanem konta możemy, myślę, zakończyć ten odcinek. Choć nie powiem, no ta walka była trochę nużąca. Zarówno z tymi czołgami, jak i z tym helikopterem, ale dalej nie wiem, kto wpadł na pomysł, żeby takie coś wymyślić. Dobra, czy ja mogę coś ulepszyć? Miecz nie mogę, bo to za 20 tysięcy. Gnaty oba za 10 tysięcy. Mogę sobie tylko coś kupić. Kupię sobie za 5 tysięcy powiększenie paska. Oj, pięknie, od razu na pełny skoczył, to mi się podoba. Okej, to ode mnie to tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!